Także tak, zmierzamy sobie dalej do następnej lokacji, którą jest Silvermyr. Bez zasadzki. Na szczęście gildia łowców. Giltanas łowca i 6 strażników polany. A, 2 takich samych. Cholerka. Niedobrze. Bo chciałem właśnie, kurczę, sobie wynająć jeszcze jedną ekipę, no ale niestety. Silvermyr jest jedną z 2 głównych osad leśnych elfów Etherii. Nazwa miasta pochodzi od srebrnych dębów, których liście każdej jesieni przyjmują srebrny kolor. Okej. Dobra. Obroń kulę. Nagroda uzdrawiająca. A właśnie, miałem sprawdzić, że nagrodę to jest Arteka, to za sekundkę sprawdzimy. Barbarzyńcy z równiny Ar regularnie dokonują najazdów na Silvermyr. Leśne elfy potrzebują pomocy do ochrony uzdrawiających kul, które znajdują się w lesie. Dobra, zaraz to zrobimy. Skóra mrozu, to przedtem zrobiliśmy, to plus 15 odporność na zimno, a syrenka z Arteka plus 8 do walki dla naszego bohatera. Bardzo mi się to podoba. Dobra. Zagramy sobie. Nagramy tymi Sarathi. Jak już jesteśmy w cugu, to let's go. Tutaj nie przywołamy sobie Ragnara do pomocy, ale króla Minotaurów już jak najbardziej bym w tej mapie sobie przytulił. Szczególnie, że jest dość mocno wyekspiony. Królowa Tytania. To jest Driada Tytania z dwójki. Pamiętacie? Kurczę. Czy na pewno rozumiesz, co trzeba zrobić? Może powtórzysz to jeszcze raz? Bardzo dobrze. Doceniam szczerość u przywódcy. Czy widzisz w lesie 5 kul leczenia? W rzeczy samej. Musisz uchronić je przed barbarzyńskimi łupiszcami. Żadnej z nich nie może stać się nic złego. Jak sobie życzysz. Idąc przez las, uważaj też, aby nie zejść za daleko ze ścieżki. Drzewce mogą być niespokojne, mogą nawet same zaatakować kule. Rozumiem. A barbarzyńcy? Co ma się z nimi stać? Trzeba się ich pozbyć z naszych lasów wszelkimi możliwymi sposobami. Dobra, ja to w takim razie zrobię to tak. Cała ekipa rozmontowywująca niech idzie już, nie wiem, tu do rogu. A ty idź do, nie wiem, do lewego górnego rogu. Nie wiem, czy bunkrować te budynki, czy co robić. O, Feniks może mi przejmować sobie budynki, dobrze. Już widzę, że ktoś atakuje moje kule. Zrobię co w mojej mocy. Po jednym żywiaczku na kule mogę przywołać sobie chociaż, nie? Jakby tak jakieś mniejsze jednostki sobie przywoływał przeciwnik. Kasto robotników potrzebujecie. Ponownie jestem potrzebny. Demoniusz Kantachowca. A my idziemy bronić tą kulę. Aha, no tak, Feniks jest tym. W ekipce numer 1. Jestem waszym. Ruszymy. Dobra, Camelon niech sobie tam buduje, co potrzebuje. A my jedziemy. Starożytny Ent już, kurczę, walczył z kimś. Dobra, tutaj tych barbarzyńców nie widzę, więc gdzie oni się mogą kryć? W lewym górnym rogu? O, wróg barbarzyńców. Paladyn 39 poziomu. Przestraszymy go Armagedonem. Jest i baza. Wierzę w was, byki. Pamiętajcie o tym. Nie, czy zdążę w ogóle się tam dostać? Idą. Na czas. Rozwalimy tego bohatera? O kurde. Nie dogonię go już, nie? A to łobuziaczek.
A to chodźcie już dalej. Ja będę gonił tego bohatera i tyle. Jak mogę ci pomóc? I tyle. Ale powalić się, nie damy was awanturniczych, po prostu stwórzmy was duszą i tyle. Ruszymy tą samą drogą. Hełm z głowy bestii. Kto będzie moją następną? Pytanie, gdzie jest reszta przeciwników? Z drogi. No i elegancko udało nam się zwyciężyć. Bardzo mi się to podoba. Mocny ten Minotaur. 375 HP, 117 punktów obrażeń. Wzbudza strach, pożera zwierzęta, by się leczyć. Ignoruje pancerzy wrogów. Przekształca, ma dobrą odporność. Król Minotaur w trójce to jest, o Jezu, totalny bangier. Nawet silniejszy niż w dwójce. Kula leczenia, plus 50 to punktów życia, 20% regeneracji życia, rzuca uzdrowienie siebie. Fajny sprzęt, byśmy sobie to wzięli na pewno. Elfy wręczają mi kule. Kule daje fule. I tyle. Nic więcej już w Silver Myry nie zrobimy. Więc naszą lokacją, na którą sobie pójdziemy, będzie Theria. I powiem tak. Therię to sobie zrobimy następnym razem. Teraz sobie idę zjeść coś. Chciałem tylko te 5 palców zrobić sobie teraz, ale jednak troszeczkę dalej poszedłem, bo jeszcze Silver Myry. Więc no. Tak coś zrobimy. Lecimy sobie w takim wypadku właśnie po Therię. Zasadzka troli. Dobra, to jeszcze tą jedną zasadzkę zróbmy i wtedy sobie już zrobię przerwę. Weźmy sobie bez koron dodatkowych, bez tych ekip, weźmiemy tylko wężowych kapłanów trochę, bo jednak trolle nie lubią ognia, więc wydaje mi się, że to może być słuszna decyzja. Bohaterem spokojnie powinienem być w stanie je dość efektywnie i efektownie wyeliminować. I to nie może być przypadek, że akurat przy moście mnie zaatakowały, pewnie żądały ode mnie jakiegoś myta. Dobra. Także to jest pięknie, elegancko. I ja, proszę państwa, idę sobie właśnie na obiad. I wam państwu, znaczy no obiad to ja sobie najpierw muszę zrobić. Ale to jest dobry moment na to. Tylko jeszcze popatrzymy sobie do sklepiku, co tam jest. Ostrze maga mogę jedno sprzedać. Krwawy sztandar mogę sprzedać. Róg ognistego olbrzyma mogę sprzedać. I popatrzymy tylko, co tam jest ciekawego. Ale obawiam się, że nic, oprócz topór Therian, który daje ogromne obrażenia przeciwko orkom. Dobra, ja zwijam z tego. Życzę państwu miłego dzionka. Widzimy się, mam nadzieję, że już niebawem. Serdeczne popatki, hejcia.